Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. 3 punkty to cel na weekend piłkarzy Śląska Wrocław. Mistrz Polski powalczy o zwycięstwo na własnym stadionie z Piastem Gliwice w spotkaniu 11. kolejki Ekstraklasy. Początek meczu jutro o 15:45. Nastroje w drużynie Śląska są bojowe, choć piłkarze nie ukrywają, że niepokoi ich sytuacja w klubie. Zawodnicy, zamiast w pełni poświęcać się treningom, zastanawiają się nad przyszłością. To jeden z głównych tematów rozmów wśród piłkarzy dolnośląskiej drużyny. Zespół jednak zgodnie z planem przygotowuje się do rywalizacji z Piastem Gliwice. Po wygranej w Szczecinie nad Pogonią 3-0 Śląsk odzyskał wigor i chce pójść za ciosem i odprawić z kwitkiem Beniaminka. Na rywala z Gliwic trzeba jednak uważać, choć Piast 4 ostatnie mecze przegrał, jest zawsze groźnym przeciwnikiem. Co ciekawe, równie dobrze jak u siebie radzi sobie także na wyjeździe. W tym sezonie podopieczni trenera Marcina Brosza wygrali w Gdańsku z Lechią 2-1 i w Białymstoku z Jagiellonią 2-0. Wszystkie argumenty jednak przemawiają za Śląskiem. Jeżeli wrocowianie zagrają na wysokim poziomie, 3 punkty zostaną na stadionie miejskim. Wygrana w 11. kolejce przy sprzyjających wiatrach może dać Śląskowi nawet awans na pozycję wicelidera Ekstraklasy. Początek meczu w sobotę o 15:45. Do szlagierowego spotkania dojdzie w niedzielę w pierwszej lidze koszykarzy. Lider tabeli Śląsk Wrocław podejmie w Kosynierce wicelidera MKS Dąbrowa Górnicza. Oba zespoły są głównymi faworytami do awansu. Początek tej konfrontacji o godzinie 18:00. Przed tym sezonem drużyny spotkały się dwukrotnie. Raz wygrał Śląsk, raz MKS. To były jednak mecze towarzyskie. Teraz czeka nas starcie o punkty. Spotkanie niezwykle istotne, bowiem zwycięzca obejmie samodzielne prowadzenie w lidze. Grają dwie drużyny z podobnym bilansem. Będziemy starać się pokazać, że jesteśmy drużyną lepszą. Jeden przed sezonem mecz przegraliśmy, jeden wygraliśmy. No także jest jakaś tam niewiadoma, jednak wydaje mi się, że powinniśmy wygrać, szczególnie, że gramy u siebie. MKS budowany jest od lat. Trzon zespołu pozostał z poprzednich sezonów. Zgranie jest więc sporym atutem drużyny z Dąbrowy Górniczej. Mocnym punktem MKS-u jest także gra w ataku. Dąbrowa tam, powiedzmy, ona się tak za bardzo nie zmieniła. No, ci kluczowi zawodnicy są już od kilku sezonów tam, więc przede wszystkim tutaj jest na jedynce Grochowski. Myślę, że to jest taki mózg drużyny, on dużo penetruje, rozrzuca i to jest drużyna, która gra w ataku przede wszystkim, więc my musimy tutaj się skupić przede wszystkim na obronie, atak przyjdzie sam. My gramy u siebie, to my jesteśmy tutaj na pewno, jak w każdym meczu, pewnie faworytem. Musimy to po prostu udowodnić na boisku, kończąc mecz zwycięstwem. Koszykarze Śląska czują się już wspólnie na parkiecie bardzo dobrze. Czas działa na ich korzyść. Z każdym kolejnym meczem zgranie jest coraz lepsze. Jak widać po wynikach, coraz lepiej gramy. Wygrywamy praktycznie każdy mecz ponad 10 punktami, także wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku i tak będzie dalej. Śląsk jest niepokonany od 29 września. Ta seria oby trwała jak najdłużej. Sami koszykarze do statystyk podchodzą jednak z dystansem. Na razie jeszcze o tym nie myślimy. Myślę, że na takie rzeczy to, powiedzmy, przyjdzie czas i my się skupiamy tutaj na każdym kolejnym meczu. Tu dla nas każdy mecz jest, czy gramy to, powiedzmy, z jakimś faworytem ligi, musimy wygrać. Jeżeli gramy, powiedzmy, z teoretycznie słabszą drużyną, to też trzeba to wygrać, bo nie można tracić punktów. Więc myślę, że na takie rzeczy to może przyjdzie czas, ale na pewno jeszcze nie teraz. Początek szlagierowego spotkania na zapleczu koszykarskiej Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław a MKS-em Dąbrowa Górnicza w niedzielę o 18:00 w hali Kosynierka. Mecze piłkarzy Śląska i koszykarzy Śląska będą najważniejszymi wydarzeniami sportowymi we Wrocławiu, ale nie jedynymi. Sprawdźmy, co nas jeszcze czeka w weekend na sportowych arenach stolicy Dolnego Śląska. O punkty pierwszej ligi powalczą w sobotę szczypiorniści Śląska. Ekipa Tomasza Folgi podejmie akademików z Białej Podlaskiej. Gospodarze są zdecydowanymi faworytami, bowiem rywal zamyka ligową tabelę. Organizatorzy meczu przygotowali dla kibiców wiele atrakcji. Wstęp do hali Orbita jest bezpłatny. Początek pojedynku WKS-u Śląska Handball Team Wrocław z AZS-em AWF Biała Podlaska w sobotę o 14:30.
We Wrocławiu nie zabraknie także w weekend imprezy sportu walki. W hali Redeco przy Rogowskiej w sobotę rozstrzygnie się walka o tytuły indywidualnych mistrzostw Polski w kendo. Do naszego miasta zjadą najlepsi w tej dyscyplinie. Wśród kandydatów do medali są także wrocławianie. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 11. Sporo atrakcji dla wrocławian przygotowało Centrum Treningowe Spartan przy Lubińskiej w sobotę. Odbędą się tam dwie imprezy pod hasłem Do boju Polsko. W samo południe rozpocznie się rywalizacja Mistrzostw Spartana na ergowiosłach. Zapisywać do zawodów można się w dniu zmagań od godziny 11. O 13 natomiast rozpocznie się druga impreza Spartana na Lubińskiej, Spinning Maraton. Tu stawka zawodników jest już znana. W szranki stanie 15 uczestników. W niedzielę natomiast oficjalnie zostanie zakończony sezon jeździecki na wrocławskim torze wyścigów konnych. Partynice przed nami Hubertus 2012. Jak co roku, pogoń za lisem odbędzie się w trzech kategoriach. Najmłodsi dosiadać będą kucyków, a lisków szukać w żywopłocie. Druga konkurencja to lis szukany, który ukryty będzie w zaroślach na terenie toru przeszkodowego. W zabawie wezmą udział średnio zaawansowani. W konkurencji lisa skakanego wystartują już zawodowcy, którzy w trakcie pokonywania przeszkody muszą zerwać lisią kitę. Impreza rozpocznie się w niedzielę o 14. Zapraszamy także do aren otwartych Mistrzostw Wrocławia. Rywalizacja o miano najlepszego czy najlepszej w poszczególnych konkurencjach trwa. Jutro zostaną rozegrane kolejne mecze badmintona i siatkówki. Badmintoniści spotkają się rano w hali AWF przy Vitellona. To siódmy dzień rywalizacji w tej edycji mistrzostw. Po sobotnich zmaganiach pozostanie do rozegrania jeszcze tylko jeden turniej. Rywalizacja odbywa się w 8 kategoriach. Najmłodsi muszą wstać najwcześniej. Starsi w kategorii senior i senior starszy spotkają się dopiero od godziny 13. Zachęcamy do kibicowania. Na doping liczą także siatkarze. Przed nami w sobotę mecze w ramach trzeciej ligi. Wszystkie spotkania odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej. O 14 JW Mar zagra z Niepozornymi, później Świt z Kretesem, Areczko Team z Krośnicami. Emocji brakować nie powinno, bo każdy z zespołów chce zwyciężyć. Kończymy smutną informacją. Zmarła Teresa Kępka-Swędrowska, jedna z najwybitniejszych polskich koszykarek. Miała 53 lata. My spotykamy się jutro o 9:45. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.